Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Anti-Hero. Moi drodzy, odcinek numer 2, a więc i misja numer 2. Zobaczymy, czy jeżeli ona będzie tak mega długa, no to oczywiście będę to starał się jakoś ten odcinek ciąć na dwie części, więc miejcie na uwadze, że będę to pewnie ciął, jeśli będzie długo, ale na pewno będę wypuszczał jeden po drugim, tak? Czyli jednego dnia wypuszczę te dwa odcinki. Chyba, że naprawdę da się to jakoś dziś przerwać albo przegram. Zobaczymy. Rozdział 4 to skorumpowany Claire. Jest Lightfinger, czyli ta nasz główna postać, który nie widzieliście w poprzednim odcinku. I mamy też Matyldę. Lightfinger wpada na Matyldę. Kuria miesza się w sprawę. W ogóle jakbyście chcieli zobaczyć, to tu mamy Lightgrave w drugiej z łodzi panuszy się na terytorium Lightfingera. I proszę bardzo, tak na początku mieliśmy coś takiego. Możemy odtworzyć film, żebyście zobaczyli, o co chodziło. Lightfinger, the master thief. Ran his guild in a small corner of a city ruled by violence, corruption, and greed. We won't claim he made an honest living, but he got by. And what other choice did he have? The elites who ruled the city lived like kings while the masses starved. Whether above the law or below it, everyone was a scoundrel of some sort. Widzicie, no i taka właśnie wstawka fabularna była, więc chciałem wam właśnie pokazać, jak to wyglądało, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi w historii również. Tutaj mamy jeszcze jeden komiks. A lone thief is an unprofitable thief. Lightfinger relied on his second in command, Hyde, to enlist new guild members and grow his thiefy empire. Hyde had worked alongside Lightfinger for many years, earning the trust of the guild. He was particularly good at recruiting talented young street urchins. Emma was one such urchin. I discovered her after she made off with his pocket watch. A budding cut purse. Amused, Hyde brought it to Lightfinger, who recognized a prodigious, if untrained, talent. Tak, dlatego wtedy graliśmy Emmą. Właśnie to mieliśmy historię tej całej Emmy. No i dlatego myślę, że będę wam pokazywał te historyjki, żebyście również fabularnie wiedzieli, o co chodzi, tak? No bo to głupia. Szczególnie jak będziemy chcieli nagrywać tę grę już na w pełnej serii, a nie tylko w tych dwóch odcinkach pretendenckich. Dobrze, czyli co? Mam odwiedzić Dom Lorda, mam oddać hołd Claire'owi i zaprzyjaźnić się z proszącymi, kimkolwiek są proszący. No dobra, no to zobaczmy. Tam oczywiście jeszcze mamy do wyboru poziomy trudności. Łatwy, trudny, normalny i trudny. Trudny może rzeczywiście być trudny, ale będziemy sobie grali na normalnym. I zobaczcie, mamy teraz 5. Musimy zyskać 5. Skorumpowany Claire. 5 punktów zwycięstwa musimy zdobyć. Dobra, jedziemy. Wrogi złodziej Matilde, niespełniona spadkowierczyni rodu, kradnie, by poczuć dreszczyk emocji, unika bezpośrednich starć, ma niewielką armię zbirów, których wykorzystuje, by blokować przeciwników. Taka jest jej taktyka. Unika bezpośrednich starć. Czyli będzie prawdopodobnie kombinowała, żeby zamiast tutaj z nami walczyć, zdobywać pewnie inne sposoby, w inne sposoby pewnie próbować tutaj wygrywać. Na mapie znajduje się 5 kościołów, to spełnienie marzeń każdego szantażysty. Uważaj na zbirów Matyldy. Tak, czyli aż 5 kościołów tutaj mamy na mapie, każdy z nich może zapewnić punkt zwycięstwa. Dlatego trzeba zdecydować, co robimy, w którą stronę. Nieważne chyba kim gramy, zawsze mamy to samo drzewko, tak? Czy to jesteśmy Matyldą, czy jesteśmy Lightfingerem, czy kiedykolwiek w przyszłości może będziemy kimś jeszcze innym. Zawsze mam to samo drzewko. I ważna sprawa, o której wspomniał mi chyba Kuro Docianos jako pierwszy, ale widziałem to kilka waszych takich sugestii, że jeżeli mam odpowiednio dużo latarenek, ja mogę kupować kilka skilli, tylko że jak kupię jeden skill, to od razu następny skill kosztuje mnie więcej, tak? A dopiero tutaj mogę... Czyli widzicie, coś się chyba jednak różni. Bo dopiero tutaj mam sztylet, ja do tej sztyletu w tym momencie nie mam, nie mogę teraz atakować. To Emma miała na dzień dobry sztylet, więc chyba to się różni, że może są inne układy tych odblokowań. Chociaż widzę, że tu jest dość podobnie, natomiast tutaj się coś różni. No mniejsza, w każdym razie jeżeli będę miał latarnikiem, będę mógł kupować dwie rzeczy, a nie jednej. Scout da nam 3 akcje zamiast jednej, tu mogę od razu już gang i tu mogę obozów. To poczekajcie, na razie postarajmy się coś... O, tu mamy pierwszy kościół. Tak, chcę przeprowadzić zwiad. I tu mamy pierwszy kościół. A tu mamy też dom handlowy. No właśnie. Więc wydaje mi się, że chcielibyśmy ten dom handlowy przyjąć, bo wtedy mamy dodatkowo latarenkę, a bez latarenek jest kiepsko. Więc wydaje mi się, że jednak mimo wszystko to łobuzy będą pierwsze. Dokonaj zwiadu mistrzem złodziei. Tak właśnie chcę zrobić. Dobra. Dom handlowy, proszę bardzo, jest. 2 monetki są. I mamy również przejęcie domu handlowego, jak najbardziej.
jest. Dobra. I tyle. Na razie w tej turze mogliśmy zrobić tylko i wyłącznie tyle. Tak? Kończę turę. W ogóle zaraz się rozejrzymy po całej tej okolicy, bo na razie tak tylko... Okej, tutaj jest Matylda. Jakiś pomnik. A, i kościoły to w ogóle widać od razu. Nowe zlecenie zabójstwa już się pojawiło. Dobra, Lightfinger. Czyli teraz mam nadzieję, że już gra będzie nas... będzie bardziej sprawiedliwa, jeśli chodzi o podróżowanie, bo jeżeli tutaj jest Matylda, to zanim ona poodkrywa swoją część, to mam nadzieję, że tutaj my... Chyba, że wiecie, że przeciwnik od razu ma dostęp do takich różnych dziwnych rzeczy. Że od razu ma dostęp do samej mapy, bo to jest jego terytorium na przykład. Nie wiem, jak to do końca rozumieć. Dobra, na pewno będziemy chcieli kolejnego ziomka. Hi. Żeby przejął kościół. Tak jest, bo to dodatkowe złoto w każdej turze. No i teraz byśmy chcieli jak najszybciej poodkrywać wszystkie ważne rzeczy, więc chcielibyśmy odkryć może tę część. Tak, a potem będziemy odkrywać to. No i teraz możemy w sumie... Zabójczyni zadaje wrogowi 6 punktów obrażeń, po czym odchodzi. Jej usługi są drogie, wykorzysta je mądrze. Kup ulepszenie siostry, by werbować zabójczynię. Tak. Zgadzam się z tym, tu już miałem zamiar poprzednio wykorzystać, ale znalazłem inną taktykę, żeby wygrać. I tak, możemy albo odblokować zbirów, albo możemy odblokować już teraz gang, żeby powoli gang zaczął rosnąć w siłę, albo dodatkowy punkt akcji. Wydaje mi się, że dodatkowy punkt akcji będzie niegłupi teraz, a potem odblokujemy sobie gang. Widzicie? Gdybym miał latarenki, prawdopodobnie mógłbym dalej odblokowywać. No dobra, odkryję to miejsce. Mamy tutaj... obok jest bank. Widzicie, nie zawsze w danym miejscu, w którym odkryjemy, jest budowla. To też jest fajne. Znaczy budynek ważny. Czasem jest obok. Czy chcesz zakończyć turę? No, chyba nie mam co zrobić więcej. Tak, nie stać mnie na... Niestety nie stać mnie na kolejnego łobuza, żeby od razu przejąć bank. Ale wiemy, że bank chcielibyśmy chyba przejąć dość szybko i sprawnie. Bo to są 3 monety. Bardzo dobrze, że mamy bank tutaj. Okej, okay. O, już zaczęła atakować, proszę bardzo, już w tym momencie zaczęła atakować zabójcy, zabójców, co nie jest miłe dla nas. Dobra, przyjmiemy bank. Tak. Dzień dobry, bankier. A! Aha, bo ja... No właśnie, bo to ciekawe, bo przyjmując bank dostałem latarenkę, to jest interesujące. Spodziewałem się, że jak wejdę tu do tego domu, który nie jest za bardzo odkryty, stanę 2 złota, ale jednak nie. Dobra, ale na pewno idziemy z łobuzem. Proszę bardzo, przyjąć bank. Jak najbardziej. I teraz tutaj nie przejdziemy, bo tu pojawili się oczywiście... Pojawiły się te gnidy. Też i tak pewnie, i tak pewnie będę szedł w gang. I teraz nie sprawdzę, czy rzeczywiście miałbym możliwość odblokowania czegoś jeszcze. Ale może odblokuję, sprawdzę to niebawem, tak? Sztylecik za chwilę też odblokujemy. Dobra, mamy gang. I zacznijmy od sprawdzenia... What's that? O, bardzo dobrze, bo chciałbym właśnie ten teren sprawdzić. Dobra, są pierwsze ziomeczki, czyli możemy naprawdę tutaj zacząć ich atakować. Bum! Dobra, i gang nasz rośnie w siłę. Wydaje mi się, że pójdziemy w złoto. Bo zawsze będzie złota za zabójstwa. Szczególnie, że na razie są po 1 HP, więc elo. Spróbujmy odkryć ten teren. Tak, włamiemy się do środka, zobaczymy co jest. Znaleźliśmy sierociniec! Mega! I w nagrodę dostaliśmy jeszcze jedną latarenkę, co oznacza? A widzicie. Ale teraz pytanie, czy mogę kupić? Bo niby to wszystko kosztuje 3 latarenki. Ja rozumiem, że jak kliknę... Tak, mógłbym. To jest niby na pomarańcz, dlatego to mnie zmyliło. Wydawało mi się, że nie mogę tego kupić, ale nie, bo to nie jest ten czerwony, to jest pomarańcz. Więc mogę kupić 2 ulepszenia w jednej turze. Ale pytanie, czy to się opłaca? Taniej będzie. Latarenki są naprawdę bardzo drogim surowcem. Bardzo ważnym też surowcem, więc wydaje mi się, no, gdybym kupił latarynkę tutaj, to szybciej by mi się zwróciło. Czyli ten jeden, który tu użyję, tak sobie szybko liczę, mógłbym użyć teraz latarnika, wtedy mam o jedną turę więcej plus 1. Mielibyśmy plus 2, dzięki temu miałbym plus 2 na następną turę. I chyba tak zrobię, wiecie co, zrobię tak, będę miał szybciej dostęp do większej liczby latarek. Latarenek, to w ogóle latarenka to się nazywa, więc czemu ja się zastanawiam, jak to się nazywa, skoro wiem, jak to się nazywa. Niestety, ale w tej turze nie zdobędę sierocińca, a sierociniec by oznaczał, że mielibyśmy łobuzów tańszych. A gdybym odkrył to od początku, miałbym więcej złota, nie? Ale to będzie bardzo dobre, będziemy mieli większą możliwość i szybciej prawdopodobnie dostaniemy się do banku. Czy kościoły widać na tej mapie? Miałem się rozejrzeć dokładnie, jak to wygląda.
Zdobywam na razie latarenki. Dwie latarenki, dwa złota. Na razie tak mamy, co widać oczywiście. Matylda będzie bawiła się mocno w obuzów. Okej. Okay. Wiecie co? Ten Whipple tam się pojawił. Zinfiltrowano pierwszy kościół. Tutaj się atakują, coś tutaj się dzieje. Infiltracja, okej, zaszła. Bo zastanawiam się, czy może uda nam się teraz odkryć tę część i może ubić, tylko mamy niestety tylko gang na poziomie, co zadaje jeden punkt obrażeń, a jeszcze nasz złodziej jeszcze nie potrafi tego nawet robić. Dobra, na pewno chcemy łobuza, żeby przejął tutaj. Dzień dobry, panie łobuz. Teraz łobuzy są tańsze. Dobra, na pewno idziemy gangiem zaatakować tego zioma. Mogliśmy jeszcze zdecydować, co będziemy robić, w którą stronę. Ale dobra, złoto, zdobywam przede wszystkim złoto. Jeszcze idę w złoto na początku, potem będę szedł w HP. No na pewno, wydaje mi się, to jest przyszedł moment, skoro idziemy w zabójstwa, to przyszedł ten moment, żeby jednak dorzucić zbirów do swojej ekipy. Tak mi się wydaje. I teraz taki zbir może dołączyć tutaj do mojego gangu. Ma jeden HP więcej. Zobaczycie teraz, jak się rozwija gang przy okazji. Dobra, ja odkryję tę część tutaj. To jest ziomek, którego teraz nie dziabnę. Ale możemy zacząć odkrywać dalej. Możemy zacząć odkrywać tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay, tutaj jest jakiś Zbigniew, który nam blokuje przejście. No, możemy, żeby było bezpieczniej, możemy odkryć tę część, żeby zdobyć dwa złota po prostu, tak? Na razie, o. Okej, okay. Żeby jakieś złoto też nam przychodziło. Czy chcemy kolejnego ziomka? Wydaje mi się, że chcemy kolejnego ziomka, żeby już przejmować dalej bank. I oczywiście niebawem przydałoby nam się te z blokadą, tak? Że gdyby tutaj przelatywali i nas chcieli okradać, prawda? Czyli chodzi mi o sabotażystów. Przydałoby się mieć sabotażystów. Patrzę, ale wszyscy chyba... Tak, wszyscy chyba zostali użyci. Oczywiście, że jeżeli teraz zadałbym obrażenie jednym tym gościem i tym gościem, to zostałoby mi jedno serduszko i przeciwnik mógłby nam zabrać, tak? Co nie byłoby miłe. Więc tak myślę, żeby teraz podnieść poziom obrażeń naszego gangu i spróbować dodać jeszcze dziabnięcie, bo teraz mamy wystawionego przeciwnika. To jest punkt zwycięstwa, który na nas czeka, więc ja teraz zmienię trochę taktykę. Miałem pójść w wybuchowe materiały, ale pójdę w sztylet. Chcę kupić sztylet. W sumie mogłem to zrobić nawet później. Teoretycznie mogłem to zrobić później. Kupię też oczywiście ziomka i mamy teraz 3 złota. To ważne na przyszłość. Gang będzie ubijał tego typa. Tak, i teraz wzrośnie w sile. Chciałbym, żeby zdobył teraz zamiast złota obrażenia. Eksmisja służy do wywalania łobuzów z budynków, o teraz zaznaczam, przypominam. Zobaczmy, kto stoi tutaj. Okej, okay, odkryliśmy sobie tę część. Fajnie byłoby odkryć tutaj, tak? Zobaczmy, co jest z tej strony. Mamy posiadłość, a tu mamy kolejny kościół. Do posiadłości się na razie nie dobije, ale do kościoła się dobije. Znaczy, nie fizycznie na razie, ale odkryję sobie część, żeby ten kościół był tutaj gdzieś blisko. Bo wiadomo, że ten kościół się przyda w przyszłości, tak czy siak. Dobra, mamy jeszcze trochę złota, więc ja bym zatrudnił łobuza i dorzucił łobuza tu do gangu. Oczywiście mogę kolejnego łobuza gdzieś tutaj użyć, żeby on stał. Tylko jeżeli ja chcę dobić do gangu do poziomu 5 serc, bo wtedy... Ja cały czas, jeżeli tutaj będzie stał łobuz, to każdy łobuz dalej będzie droższy. Jeżeli dobrze pamiętam, to dalej będzie łobuz droższy. Mogę się tutaj mylić, ale wydaje mi się, że zaobserwowałem to w ten sposób. Za chwilę to zweryfikujemy, żeby nie było, że was wprowadzam w błąd i siebie również. Zakładałem, że jeżeli łobuz tutaj stoi, to każdy kolejny będzie kosztował 4. Ale może tak nie jest. Przekonamy się niebawem. Zobaczymy. Teraz trzeba będzie inwestować mocno w latarenki, żeby jak najszybciej się rozwijać. Bo wiemy, że jeden kościół jest przyjęty. Ale nie przyjęty jakoś bardzo mocno. Gdzieś tutaj oczywiście zdobyto szantaż. Czyli któryś kościół został przejęty, tak? Tak, on już przyjął ten... Kościół można odbijać, więc nie ma problemu. Można zawsze ten kościół odbić. Uciekł. Ale jest w dobrym miejscu. Jesteśmy w stanie go teraz wręcz ubić. Chciałbym zauważyć. Mamy punkt zwycięstwa przez to. Tak. Atakujemy gościa. Tak jest. I teraz moim gangiem też zaatakujemy go tutaj. Tak, i dzięki temu zdobyliśmy punkt zwycięstwa. Tak jest, udało się. Czyli udało nam się wymyślić sposób na zdobycie pierwszego punktu, którego nam na pewno już nikt nie odbierze. Jedynie te szantaże mogą być odbierane. I wydaje mi się, że idziemy dalej w złoto.
Tylko teraz gang jest wystawiony, tak? Powiedzmy, że jest trochę wystawiony na atak. Oczywiście Matylda ponoć stroni od bezpośredniego kontaktu, więc na to trzeba zwracać uwagę. Dobra, odkryjemy tutaj oczywiście kościół. Dzień dobry. Dokonano zwiadu. Fajnie byłoby mieć więcej złota za te budynki. Oczywiście już zrobiłem wszystkie możliwości, które mogłem zrobić, więc... Oczywiście generujemy kolejnego małego łobuzika. Łobuzik idzie sobie tutaj. Tak. I wydaje mi się, że i kolejnych dwóch obozów też wykorzystamy. Zwerbujemy, tylko tak, właśnie, kasiarz. Tylko potrzebuje do tego więcej latarenek. Ewentualnie materiały wybuchowe, żeby bronić naszego domostwa. Ewentualnie... Więc albo materiały wybuchowe, bo na razie nie wiem, czy potrzebujemy krytyka sztuki, albo poczekać na kasiarza, wtedy mamy więcej z budynków. Wydaje mi się, że poczekam. Mogę też na przykład wziąć, czekając, nie muszę czekać pasywnie, mogę wziąć jałmużnę i w przyszłym już mieć jeszcze więcej. Ale mogę wziąć też złoto, dlatego, że w przyszłym i tak dojdzie mi te dwie latarenki. Ale wiecie co, wezmę jednak latarenki. Teraz nie użyję tego, ale na przyszłość będę miał więcej opcji manewru i rozwoju. Tak zdecydowałem, tak poszło i dobra, teraz idziemy kolejnego łobuza. Dorzucamy tu, do domu handlowego. I jeszcze jednego łobuza. Kupa kasy, ale to się opłaci, ponieważ mamy teraz dwie latarenki z domu handlowego. Także elo. Sierociniec pozwoli nam potem, że łobuzy eksmitują. Dobra, trzeba zacząć dalej odkrywać. Najlepiej, skoro już tu doszliśmy, to odkryć, co jest tu. Ale to następnej kolejce dopiero. I jeszcze zainwestuję w łobuza. I mamy gang, który jest najbardziej teraz... O! Tak! Widziałem to w update'ach. Dopiero update parę dni temu wyszedł i mówili, że serduszka teraz są w dwóch rzędach, co jest w sumie bardzo fajnym rozwiązaniem, bo dzięki temu nie mamy długiego, co może to zasłaniać, długiego paska, tylko on tak ładnie się tutaj zapętla. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że tak zrobili. Tu mam jeszcze jedną rzecz do odkrycia. O, tu. Musimy tutaj też zajrzeć. Trzeba też zwiększyć liczbę akcji, bo wiadomo, że im więcej akcji ma Lightfinger, tym więcej i szybciej dowiemy się o całym otoczeniu. Nowe zlecenie zabójstwa jest. Tak jakby się ten Claire tutaj jakoś... Kurczę... niszczyli. Też warte byłoby na przykład poznanie przeciwników budynków przeciwników i na przykład psucie im planów. Czyli na przykład jak najszybciej dojść do tego kościoła, jakoś tymi ścieżkami tajnymi, mrocznymi i zacząć atakować. Ich budynki. Budynki przeciwnika w sensie. Dobra, czy ja mogę zrobić teraz... Chciałem dojść do kasiarza, zanim dojdę do szperacza, ale zobaczcie... No dobra. To jednak nie. Mogę to zrobić w dwie tury. Będę mógł materiały wybuchowe w dwie tury. Wezmę sobie kasiarza, bo to chciałem, mieć więcej złota. Teraz mogę mieć też drugi gang, co nie jest głupim pomysłem. Mogę oczywiście zbierać latarenki, poczekać i wziąć pierwszą łapówkę i już będzie punkt zwycięstwa dla nas. I tak mogę zrobić. Nie kupuję na razie nic więcej, choć mógłbym kupić materiały wybuchowe już teraz. Na razie zakładam, że ona nie będzie aż tak mądra i nie będzie atakować naszego banku. Choć pojawiają się tutaj pierwsze Stefany, które mnie zaczynają denerwować. I już zaczynamy ich się pozbywać. Gang będzie rósł w siłę. Za chwilę nie będzie mógł już nic innego zrobić, jak tylko eksmisję rosnąć, rozwijać. A nie, obrażenia może zwiększać. Dobra, idziemy w obrażenia, żeby były bardziej niebezpieczni, żeby byli. Dobrze. I nasz główny ziom idzie zinfiltrować tę część. Zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że nie ma żadnych pułapek jeszcze. Dobra, i kolejna posiadłość. Kolejna posiadłość. Posiadłość szaleństwa jest taka planszówka. Dobra, odkryjmy może którą część, wiecie co? Odkryję tę część, bo tutaj bym chciał dostać do tego kościoła tutaj. Może być o niego duża walka i zobaczymy, co jest z tej strony. Dom handlowy. Więcej latarenek w tym domu handlowym będzie. Nice. Dobra, generujemy kolejnych małych ziomków. I teraz tak, albo idziemy do kościoła i mamy punkt zwycięstwa, albo idziemy okupować sierociniec. I chyba idę do sierocińca jednak. Sierociniec numer 1. Sierociniec numer 2. Jest. Dobra. I łobuzy teraz mogą eksmitować przeciwników. A to jest o wiele tańsze niż... I też szybsze, bo tak to mamy tylko jeden gang, ewentualnie dwa gangi do eksmisji. Teraz mamy łobuzów, którzy mogą sami z siebie pójść i eksmitować. Czyli wykorzystuje 2 złota, żeby wywalić kogoś z budynku. Także nice. Ale i tak potrzebujemy więcej akcji, żeby odkrywać ten cały teren. Potrzebowalibyśmy na pewno też naszych sabotażystów do tego, żeby ich tutaj trzymać... żeby ich tutaj, prawda, trzymać w ryzach, tak? Dobra. Zdobyłem jeszcze latarenkę. Jak to się stało? Mam jeszcze jedną latarenkę? Nagle?
Wydawało mi się, że miałem trzy. Skądś musiałem zejść. Może odkrywając budynek mogła mi latarenka wylecieć. Ale ja bym chciał teraz iść na łapówkę, iść po łapówkę. Chociaż szperacz, kurczę, widzicie. I to są właśnie te wybory. Czy ja chcę już łapówkę teraz złapać? Patrzcie, ile ona ma tutaj latarenek. Zaraz się okaże, że ona weźmie pierwszą łapówkę. A to są punkty zwycięstwa. Także sami widzicie. Decyzje, decyzje i jeszcze raz decyzje. Wydaje mi się, że na tym powstrzymamy się już od całej reszty. Patrzę, czy mogę coś. Mogę jeszcze zbira postawić gdzieś, żeby przeciwnik nie mógł tutaj się dobić do nas. I to nie jest głupie, wiecie co? Zainwestujemy w zbira i ten zbir ma na razie 1 HP. Mogę to oczywiście potem w przyszłości rozwijać, ale ten zbir będzie sobie stał na przykład, gdzie go postawimy. Tu patrzcie, przeciwnik łazi. O, ona tutaj łaziła, widać to po tych stópkach. Może o tym nie wspomniałem, ale widać, gdzie przeciwnik chodził, bo są stópki. Więc skoro tutaj łaził, to ja tutaj postawię go. Żeby chronił. W razie czego, tak? Nie przejdzie już tutaj tędy do nas, bo mogłaby teraz przejść do banku. Dlatego się teraz cały czas obawiam tego, że zaraz się okaże, że jednak ona ten bank nam odbije. Ale jak to zrobi, to nas skłoni do tego, żebyśmy jednak zaczęli coś działać, tak? Może w zabójstwa możemy pójść. Patrzcie, mój ziom bije za 3. Jakbyśmy zrobili mu zabójstwa na poziomie 4 albo dali biżuterię skradł. Jakoś zabijać te tutaj ziomki. Kościół zinfiltrowany. Ale tylko zinfiltrowany na razie. Trochę wygląda, jak Matylda była gdzieś za murzynami. Tak się mówi, nie? Dobra, wiecie co? Nie ma co czekać. Chcemy zdobyć łapówkę, więc kupuję ją. Bez względu. Tak. To jest drugi punkt zwycięstwa i to jest najtańsza łapówka, jaką mogliśmy zdobyć. Więc moim zdaniem to jest dobry ruch. Mamy natomiast gdzieś tutaj dom handlowy, tylko problem jest taki, że tutaj stoi sobie ten ziom. Możemy na razie, on ma 5 HP. Jest szansa, że go ubijemy, ale z drugiej strony jest też szansa, że na przykład odkryję to z tej strony raz. Potem pójdę do domu handlowego 2. Proszę bardzo, dostanę za to złoto. A! Złoto i latarenka. Złoto z naszego skilla. I teraz powstanie jeszcze jeden łobuz, którym przejmę dom handlowy po raz kolejny. No i teraz zobaczcie, co jest ciekawego. Co można teraz zrobić? Mam 3 plus 4 to jest 7 złota. Stać mnie, żeby mieć kolejne latarenki. I nawet się nie zastanawiam. Po prostu idę przyjąć dom handlowy na maksa. I jeszcze raz. Całą gotówkę inwestuję w to, żeby mieć 2 domy handlowe. Dwa domy handlowe. No, Matyldo. Albo masz asa w rękawie i zaraz się okaże, co tutaj dla nas szykujesz. Albo licz się z tym, że twoje dni są policzone. Dobra, a my tymczasem... Znowu się rozwiniemy troszkę. I teraz podniesiemy jednak nasze zabójstwa. Znowu. To po to, żeby móc zdobyć... Na razie nie chcemy w eksmisję iść. Teraz mamy mega zabójstwa. Już to za 4 atakujemy, więc... Nasz złoczyńca, nasz główny master thief, plus atak gangiem, zabija kolejny cel. Widzicie, każdy cel ma więcej HP. To też jest fajnie zrobione. Czy chcemy postawić zbira? Widzicie? Jeden zbir stoi, zatem każdy już podstawowy nawet zbir jest droższy. Tak? Więc tak to działa. Mam jeszcze jedną akcję. Tą akcję mogę na przykład poświęcić albo na zwiat. Wiecie co? Zrobię zwiat tutaj, bo przy okazji jeszcze będę miał tutaj dojście. O, dobra, to są zwykłe typki. To jest na pewno przeciwnika. Może trzeba będzie mu to odbić. Na pewno ona nie wygra z samych kościołów, ponieważ ja już przejąłem 2. I w sumie, gdybym dobił te 2 ludki, patrzcie, jest sposób na zwycięstwo. Dobijam mnóstwo swoich ludków do kościoła, do tego jeszcze dorzucam zabójstwo tego zioma i jestem w stanie to wygrać dość szybko. I może nawet zmieścimy się w jeden odcinek, ale wiecie, jeszcze mogą się pojawić jakieś niespodzianki od strony Matyldy. Chyba, że taka pierwsza misja na rozgrzewkę z Matyldą, ale zobaczcie, ile my zarabiamy teraz latarenek. Niech ona próbuje nam odbijać, widzicie? Czyli Matylda spiskuje. I ona jakoś do tej pory nie rzuciła się na nasze budynki. O! Dobra. Rzuciła się na naszego... patrzcie! Wiecie, kim ona zaatakowała naszego No dobra, moi drodzy, właśnie nasz gang wyciągnął kopyta. Ona miała zabójcę. Tak jak myślałem, ona może mieć asa w rękawie. Zanim rozwinęliśmy i moglibyśmy bez problemu zabić gościa, teraz już zabójstwo jest dla nas o wiele trudniejszym aspektem, ponieważ właśnie dokonała na nas zabójstwa. Czyli Matylda lubi używać zabójców. Dobrze wiedzieć. Co nie zmienia oczywiście podejścia naszego. Dalej będziemy chcieli rozwijać gang.
gangrenę byśmy chcieli rozwijać. Szkoda, bo to sporo złota było, ale mamy też mnóstwo latarenek. Dobra, co byśmy chcieli? Mogę drugi gang też rozwinąć, chociaż myślę, że to nie w tę stronę pójdziemy. Teraz to na pewno pójdę w szperacza, żeby mieć kolejny punkt. I mam tyle latarenek, że mógłbym od razu już materiały wybuchowe na przykład rozwinąć, albo łowcę łobuzów i zacząć odbijać kościoły w bardzo prosty sposób. Wydaje mi się, że materiały wybuchowe. Ona, nie wiem, czy ona będzie chciała nam przejmować ten bank, ale obawiam się, że mogłaby zachcieć. Więc używam dwóch tym razem. Mam 5 latarenek na naturę, więc mogę spokojnie też zarabiać na łapówki. Na przykład jałmużna, 2 latarnie, poczekać i łapówką, tak? Mamy teraz... Dobra, idziemy to bronić. Tak, zostawiam pułapkę tu. Cholera wie, czy nie będzie chciała się na nas rzucić. I co byśmy chcieli? No kurczę, no niestety, nie ruszam go, bo wtedy ułatwię przeciwnikowe i ja go pewnie za szybko nie zabiję. Mamy jeden kościół, mamy drugi kościół, możemy zacząć generować małych ludków, żebyśmy... Czekajcie, bo ja nie wiem jeszcze, czy czegoś nie odkryję. Ja bym chciał na początku Master Thiefem odkryć tę część, tylko wiadomo, jeżeli tutaj postawiła pułapkę, to stracę wszystkie swoje akcje, więc nie wiem, czy chcę. I mogę zaryzykować. Zaryzykuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie ryzyk fizyk. Aha! Czemu? Aha, bo tutaj stoi ten Zbigniew. Dobra, rozumiem. Teraz mogę sprawdzić, co tu siedzi. O, proszę bardzo, Krups... okej. To zaczyna mieć sens. Bierzemy sobie gang. Gang nie zaczyna się powoli rozwijać. Tylko nie mogę... Tutaj... W sumie tu jeszcze nie było przeciw... Tu jeszcze jej nie było. Widać po stópkach, że jeszcze tutaj nie była. Jeszcze tu nie doszła. Więc moglibyśmy spróbować zaatakować kogoś za jeden, na przykład tego Zbira. Wiemy, że tu jesteśmy dość bezpieczni. Dobra, spróbuję, zaryzykuję. Tak. Atakujemy. Oczywiście na początku złoto, no bo złoto mimo wszystko jest najważniejsze, chociaż z drugiej strony mógłbym pójść w obrażenie, pozbędę się tego gościa. Zacznę od obrażeń tym razem. Żeby szybko wyeliminować tego łachudrę, chociaż oczywiście to będzie oznaczało, że i ona tu będzie nam trochę utrudniać życie. No ale spoko, damy radę. Mam jeszcze 2 akcje. Mogę zacząć na przykład zbierać złoto. O, pójdźmy do posiadłości. Włammy się do środka. Proszę bardzo. To 3 złota i tak, bo za każde budynek i tak jest 3 złota. Posiadłość jest zdobyta. Tutaj mamy 2 kościoły. Jeszcze jeden sposób na zwycięstwo i teoretycznie mamy to, więc wydaje mi się, że możemy spróbować i 3 kościół przejąć. Ja tam swoich zabójców będzie wystawiać. Dobra, na razie do kościoła nie dostaniemy się tego, ale możemy tak potajemnie, żeby ona nie myślała, że coś się złego dzieje, wystawić jeszcze jednego łobuza. Łobuz kolejny do kościoła tutaj. Potem używamy tylko 2 łobuzów i mamy to, tak? Mam też dużo łobuzów, które mogą właśnie... Wiecie, co zrobimy? Utrudnimy mu trochę życie. Nasz łobuz pójdzie eksmitować. Proszę bardzo. O, właśnie. Hazard Lane! I już nie ma pełnego bonusu, czyli gangi i zbiry już nie mają 2... O, właśnie. Mogłem zrobić to wcześniej, nie? Gangi i zbiry mają 1 HP mniej. Gdzieś jej gang łazi tutaj. To jest ciekawe, gdzie on łazi. Nie mam pojęcia, gdzieś tutaj sobie podróżuje. Moglibyśmy na przykład odblokować drzewko zabójcy jak najszybciej i też zabójcą zabijać zlecenia. I wtedy też mamy punkt zwycięstwa, tak? Jest dużo, dużo ciekawych sposobów na to, żeby sobie tutaj radzić w tej grze. To mi się podoba. Dużo strategii można objąć, więc nie wydaje mi się, że jedna strategia jest najlepsza na wszystkie możliwe rozgrywki. Być może jest jakaś super ekstra strategia, która rozwala wszystko, no ale... Zdobywamy mnóstwo latarenek. Kurczę, naprawdę, gdybyśmy jeszcze poczekali jedną turę... Znaczy, mam plan, jak to wygrać już teraz. Okej, pojawił się... Nie jesteśmy w stanie kraść, więc na razie nie weźmiemy tego. O, Matylda się pojawiła tutaj. Ha. Robi zwiady, ale nie przejmuje. To jest ciekawe. Postawiła swoich zbirów. No, lubi zbirów. Tak jak dowiedzieliśmy się na początku. Lubi zbirów. Rozstawiać wszędzie. I już nam się tutaj panoszy w naszych włościach. No ale tak, mam już 2 punkty zwycięstwa za kościoły, bo ona już tego nam nie odbierze, szczególnie jak tu postawię zbira. Jak to zrobić, żeby wygrać już teraz? Stać mnie na łapówkę! Moi drodzy, wygraliśmy! Nawet nie muszę się zastanawiać, oczywiście mógłbym prowadzić tę grę dalej i nawet bym chciał wewnętrznie, przyznam wam szczerze, chciałbym dalej prowadzić tę rozgrywkę, ale zobaczcie teraz, że ja już mam wygraną w kieszeni. Proszę bardzo, przejmujemy tutaj.
punkt za szantaż i zdobyłam ten drugi kościół i wygrałem grę. Tak? Wygrałem planszę, więc teraz zrobimy sztuczne przedłużenie, żeby sprawdzić, co ona tu jeszcze będzie chciała wykombinować na nas, więc na przykład weźmy ten nasz kochany gang. Wiadomo, że bardzo drogi jest zabójca, więc trochę nasze ziomy pożyją, zanim wszystko powybijają. Ja bym na przykład tym gangiem zaatakował tego zioma tu. Do widzenia. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Dobra, na razie dwa punkty ataku będzie ok, więc można rozwijać złoto. Pójdziemy naszym Master Thiefem tutaj odkryć tę część, żeby widzieć dokładnie, co się tutaj dzieje. Tu jest kolejna posiadłość. Chcielibyśmy zobaczyć, co się dzieje w tym kościele. Ten kościół w ogóle jest pusty. To jest interesujące. Ten kościół jeszcze w ogóle nie został przejęty, więc idziemy go przejąć. Pamiętajcie, że mamy wygraną po prostu w kieszeni, ale przyjmiemy sobie jeszcze jedną. Ona nie jest w stanie teraz zdobyć 3 punkty zwycięstwa w jednej ruchu. Oczywiście, jeżeli ma jakiegoś super ekstra asa w rękawie, to mogłaby, tak? No ale wiecie, o co chodzi. Niszcząc zbirów, które nam nie przeszkadzają, to tylko powoduje, że ona będzie miała tańszych kolejnych zbirów, więc nie będę się jakoś za bardzo tutaj rozprzestrzeniał. Wiecie co? No w sumie, co możemy robić? No możemy na przykład spróbować odbić jej kościół jakiś jeszcze. Albo zacząć jej coś jeszcze jakoś ją tutaj wkurzać. Tu jestem w stanie dojść, proszę bardzo. Pyk. I mogę też przebić się do posiadłości. Dokonano zwiadu. Czyli ta posiadłość została już odkryta przez nią, co mogło sugerować to, że są stópki. No i teraz... w sumie wiecie co? No nie ma co. No kurczę. Wygrana jest w kieszeni, możemy iść dalej, rozwijać się na przyszłość. Proszę bardzo, szantaż zdobyty. Wygraliśmy 5-2. To był całkiem niezły, moim zdaniem, przebieg. Bardzo duży sukces odnieśliśmy, może dlatego, że mapa prostsza, przeciwnik prostszy. Na pewno prostszy niż poprzednie, to jest ciekawe. No ale udało nam się, zdobyliśmy 2 gwiazdki. Czujemy, że jest sukces, tu odblokujemy sobie teraz kolejną misję. Co to jest? Pałac. Matylda zaprasza Emmę do gry w okradnij rodzinę królewską. Znowu Matylda. Przechytrz nadzorców, zwiedź królewski pałac, przynieś kilka cudnych pamiątek. Takie będzie nasze zadanie. Mam przychodzić też nadzorców. A tutaj mieliśmy co? Oddać hołd klerowi i odwiedzić dom lorda. Nie zrobiliśmy czegoś takiego jak odwiedzenia domu lorda. Nie zrobiliśmy oddania hołdu klerowi. Nie wiem, jak to zrobić. Czy dom lorda trzeba było odkryć gdzieś na mapie, do niego wejść? Nie wiem. Może taki był jakiś sposób. Ale w każdym razie, moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jestem pod wrażeniem, że ta misja poszła nam w 30 parę minut. A tak można było inaczej w 30 ją pocisnąć. No i cóż, no i oczywiście to będzie kolejna gra, która będzie pretendentem do gry lekcji. I nie wiem, czy gry lekcji nie będę odpalał jakoś niebawem, chociaż wiem, że teraz, mając tylko czas na jeden odcinek dziennie, mam już The Long Dark, mam już Guild of Dungeoneering. Może jakoś, jak zrobię grę lekcję, będę wiedział po prostu, którą serię byście chcieli zobaczyć chociaż w jednym dodatkowym odcinku tygodniowo. Zobaczymy. Jeszcze zobaczę, jak to będę robił. Zobaczę też, czy przypadkiem nie będę testował karty społeczność. Teraz do gry lekcji, zamiast robić ankiety na Google, chociaż wiadomo, że tam są chyba ankiety jawne, od razu widać wyniki, więc nie wiem, czy to byłoby fajne. W każdym razie, Antihero mi się bardzo podoba. Ja bym chciał tę grę przejść. Naprawdę jest fajna. Taka, że do pomóżdżenia. Druga gildia jednocześnie by była odpalana w grze, więc, bo mamy gildię Dungeoneeringu przecież też, więc jak najbardziej ja mam same pozytywne na razie opinie na temat tej gry, po oczywiście rozegraniu tych misji 5. Nie wiem, jak będzie dalej. Oczywiście tych misji nie jest bardzo dużo, a potem są jakieś potyczki, może będą kiedyś jakieś dodatkowe kampanie, nie wiem. Ciężko im powiedzieć. W każdym razie to tyle z mojej strony, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia, mam nadzieję, że szybko w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie, cześć!